Zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w dupę, wyślijcie ten film swojemu znajomemu, wejdźcie na mojego Discograma i teraz was witam. Będę lepszy od innych youtuberów i nie będę się witał na samym początku, tylko będę żebrał o subskrypcję i łapki. I żeby nie było, że tym razem zapomniałem... Mr. Hunter Bright, wyzywam cię na pojedynek w manipulację. Sam osobiście tym klapkiem udowodnię ci, że jestem lepszym manipulatorem od ciebie. A tak swoją drogą, Mr. Hunter Bright fajny film nagrał, ten You Laugh, You Lose Challenge, więc idźcie tam do niego, napiszcie kukuryku na patyku, chuj bez tej ostatniej części. What? Znany minecraftowy youtuber wspomniał na mnie na odcinku. What? Fame gwarantowany! Pewnie pamiętacie, Szybka TM wspomniał o mnie tam na odcinku i dzisiaj wam pokażę ten kawałek tego jego odcinka, gdzie on o mnie wspomniał. No bo guys, sławny youtuber o mnie nagrał film! Czaicie to? Ja mam teraz fame! Dobra, odpowiedz na pytanie, czemu wypowiedziałeś się na temat filmu Inkoguto? Robiłeś to dla beki? Jak to jest, że nagrywasz dwa filmy na zebo.pl, że jest taki i owaki, nie podając żadnych dowodów? What? Szymek TM nawet nie potrafi użyć swojego własnego głosu, żeby mi odpowiedzieć? Moich widzów, przyszedł jakiś koleś, Szymek TM, i zaczął mnie w sumie cisnąć. Cisnąć. Napisałem sobie o taki komentarz, jaki hejt! O Boże, wyraziłem swoją opinię! O, fuck, myślałem, że dalej będzie robotem. Ja niech ci, youtuberzy, od siedmiu boleści nabrałeś mnie, ale to tylko tym razem. Wait a minute! Czemu ty możesz wyrażać swoją opinię, a ja muszę mieć na to dowody? Co to za haksy, man? Bardzo go zwyzywałem. Według mnie takie osoby jak on pokazują swoim widzom, że bez żadnych konsekwencji można obrażać. Kim ty w ogóle, człowieku, jesteś? A według mnie takie osoby jak ty nie powinny mieć dostępu do internetu. Myślisz, że jak się wywalisz na biurku, to będziesz lepszy ode mnie? O nie, youtuberze od siedmiu boleści. W sumie, muszę wam powiedzieć, że wygodnie. Co wy na to, żebym tak nagrywał filmy? O, proszę bardzo. Siema, z tej strony Mati z kanału Inkoguto. Takie osoby jak on pokazują swoim widzom, że bez żadnych konsekwencji można obrażać. Kim ty w ogóle, człowieku, jesteś? Ja przepraszam bardzo, ale tamta część w ogóle nie tyczyła się ciebie. W tym momencie manipulujesz faktami. Także guys, mission passed, respect plus. Byłem u bardzo znanego youtubera na jego filmie, byłem w materiale, więc teraz mogę sobie to ewidentnie na CV wpisać, bo jestem już znaną personą na tyle, żeby ludzie na mnie nagrywali filmy. Zresztą nawet Mr. Hunter Bright, którego wyzywam na pojedynek, na manipulację, nagrywał film na mój temat. Ale przechodząc dalej, widzowie Szymka przyszli pod mój film i zaczęli mnie wyzywać w jego imieniu. Mi się to bardzo nie spodobało i dlatego wam pokażę te komentarze i pokażę wam poziom widzów Szymka. Tak w ogóle to ja bym chciał zacząć od tego, że w opisie mojego filmu, okej, jest napisane dużymi literami, że ja to wszystko robię dla beki. Wy nie możecie mi teraz niczego zarzucić, bo ja to robię tylko i wyłącznie dla beki, okej? I dla wyświetleń też trochę i subskrypcji. Weź zasubskrybuj, co? Czemu jeszcze nie poleciłeś komuś mojego filmu? Daj spokój, człowieku, nabijmy te 100 milionów subskrypcji do przyszłego czwartku i wtedy będę zadowolony dopiero, okej? Nie macie mi nic do zarzucenia, bo napisałem w opisie mojego filmu, że wszystko jest dla beki. Szymek is love, Szymek is life. Dobrze by było, jakbyś znalazł swoją własną tożsamość i... Powiedział koleś, który kopiuje PewDiePie'a. Bo Szymek TM jest lepszy. Może jest lepszy, ale nie na moim kanale. I... Szymek nie jest dorosły, więc błędy może popełniać. Oh my god, czemu ja na to nie wpadłem? Dobra, Szymek, w takim razie przepraszam. Jeżeli nie jesteś pełnoletni, to znaczy, że możesz popełniać błędy. Kogut spierdolony. Daj od Szymka, bo ci przypierdolę, koguciku. Nie, please, Szymek, nie wysyłaj na mnie takich widzów, ja się boję o moje własne życie. Powiedz nam, Szymek, czy ty jesteś dumny ze swoich widzów? Bo, nie wiem, na przykład jak ja bym miał takich fajnych widzów, to ja bym był na 100% dumny, wiecie co? Więcej, ja bym ich na pewno wysyłał na innych youtuberów, żeby w mojej obronie mnie wyzywali.
Szymek pro, a ty noob. Kto się zgadza ze mną, daje like. Zero lajków, nikt się z tobą nie zgadza, oh my god. Po pierwsze ty. Zacząłeś Szymka TM hejtować. Nieprawda, to on napisał komentarz tam, gdzie nie powinien. Inkoguto, wiesz, że Szymek dla Beki to pisze? Zobacz se jego film od p... na ciebie, najnowszy. Jego kanał to jedna duża komedia. Ja przepraszam bardzo, ale mój kanał to też jedna duża komedia. A zresztą nawet napisałem to w moim opisie, co oznacza, że to jest tylko i wyłącznie dla Beki i nikt nie powinien tego brać na poważnie. A jeżeli się ktoś ze mną nie zgadza, to wyzywam na pojedynek na kapcie. Szymek najlepszy, Team Szymek TM. W ogóle całkiem zabawne jest to, że twoi widzowie przychodzą pod mój film i w sumie piszą tylko, że jesteś najlepszy. Co jest spoko, no bo fajnie jest mieć takich widzów, którzy na przykład ci piszą, że jesteś najlepszy, ale fajnie by było, jakby w tej sprawie mieli jakiekolwiek takie, nie wiem, na przykład argumenty lub coś w tym stylu. Naprawdę nie obraziłbym się, gdyby zaszła jakaś taka normalna debata z twojej strony, a nie ciśnięcie sobie beki, jak ty zresztą to sam powiedziałeś, że robisz to na żarty. Ja też to robię zresztą na żarty, więc jasne, zróbmy z tego jeden wielki żart. Mi to naprawdę odpowiada. I totalnie niesarkastycznie to teraz mówię, także No, tak jest. Także tak wyglądają komentarze widzów z Szymka TM. Mama musi być naprawdę z ciebie dumna, a ty musisz być naprawdę dumny ze swoich widzów, że przychodzą i piszą takie komentarze. Natomiast no, mnie to w żaden sposób nie boli. Co więcej, zrobiłeś mi fame, nagrywając w ogóle o mnie jakikolwiek materiał, dlatego no, jak najbardziej ci teraz w tym momencie dziękuję. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze więcej na mój temat nagrać, bo założę się, że przyjdą jacyś ludzie, którzy faktycznie będą chcieli posłuchać kontekstu, a nie tylko napisać, że jesteś najlepszy. Także nie krępuj się, droga wolna. No i tak na sam koniec chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że jeżeli są widzowie, którzy tutaj na przykład lubią Szymka, albo lubią, nie wiem, tego Rito Esports, albo lubią Zebo, to jak najbardziej subskrybujcie ich, słuchajcie. To nie jest coś takiego, że ja nagrałem te filmy po to, żeby im zniszczyć widownię, tylko nagrałem te filmy po to, żeby podbić sobie swoją własną widownię dramą, bo dlaczego by nie? A po drugie, lekko ludziom otworzyć oczy, jak wygląda właśnie backstage na YouTubie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli lubicie content Zeba, to jak najbardziej go oglądajcie. Jeżeli lubicie content Rito czy tam Szymka, jak najbardziej ich oglądajcie. Ja nie mówię wam, żebyście musieli ich odsubskrybowywać, tak jak mówię. Jeżeli wam się ich content podoba, subskrybujcie. Ja jak najbardziej polecam, żebyście oglądali po prostu youtuberów, których faktycznie lubicie. Ja nie widzę problemu, żebyście na przykład mnie subskrybowali i Zeba subskrybowali. To nie jest tak, że ja chcę, żebyście go przestali subskrybować. Dlatego dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dzięki tobie, Szymek, że dajesz mi materiały na to, żebym mógł sobie robić kolejne filmy. Czekam cały czas. Więcej materiałów poproszę, bo potrzebuję więcej materiału na swój własny kanał. Pamiętajcie, że to wszystko jest tylko i wyłącznie dla Beki, tak jak zresztą mam napisane w opisie tego filmu i niedługo się pojawią filmy na temat Zeba, znaczy nie, że na temat, że dalej będę ciągnąć tą dramę, tylko po prostu będę sobie się z niego śmiać. Będzie bullying the bully, dlatego zapraszam serdecznie do subskrypcji i ja będę już spadać, dlatego trzymajcie się. Bye! Premium, premium. Tak bardzo jest premium. Masz w sobie swag, masz Gucci bag. Na dworze znów Jordana grasz. Trudno mieć tu wartości. Chyba cię to nie złości.